ha! Witam was w kolejnym szalonym filmie. W kolejnym szalonym filmie. Dzisiaj chodźcie. Dzisiaj wyruszamy na dziki zachód. Jestem sam w domu i dostałem parę niesamowitych zadań. Między innymi wyrzucić śmieci, nakarmić koty i kupić chleb w piekarni. Więc na razie wezmę, spakuję śmieci. Zapraszam na vlog. Ale szalony trik. Jak ja to zrobiłem? Nie wiem. No i ogólnie to spakowałem śmieci i potem trochę szedłem w sumie do śmietnika. I potem trochę stałem w windzie i potem szedłem znowu. Aż w końcu doszedłem do śmietnika i chciałem tak ładnie nagrać, jak wrzucam śmieci. Ale niestety podszedł taki pan, który wyglądał trochę groźnie i się trochę przestraszyłem. Więc nie nagrałem ładnie. To szedłem dalej i przepłynąłem cały ocean, aż w końcu przybyłem na dziki zachód, czyli do piekarni. I wiecie, co zrobiłem w piekarni? Kupiłem chleb. Dokładnie tak, kupiłem chleb i bardzo smaczny. Bardzo smaczny, bardzo dobry. Patrzcie, tutaj jestem ja. Wow. Tutaj jest chleb, który ja kupiłem. Jest to chleb familijny. Bardzo dobry, bardzo smaczny. Trochę go ubyło, bo zjadłem. Bardzo dobry chleb. Kosztował tak chyba 3 zł. I pani go pokroiła i wsadziła w torebkę za darmo. Polecam chleb. No dobra, ale wracając do historii. To idę z tej piekarni do domu, idę, a tu nagle Biedronka. Więc wszedłem do Biedronki i wiecie, co kupiłem? Polaris, woda Polaris gazowana, naturalna, woda mineralna, pół litra. Wiecie, ile mnie kosztowała? Uwaga, żajcie to, bo to jest super cena! Kosztowała mnie 60 groszy. I zastanawiam mnie, jak, czy to w ogóle legalne jest? Potem sobie wróciłem do domu. Iha! Wróciłem z dzikiego zachodu i no, pora ten. Woda gazowana Polaris. Wiecie co? Chyba nie jestem fanem wody gazowanej. Chodźcie. Woda gazowana. Moja opinia o wodzie gazowanej. Woda gazowana moim zdaniem smakuje jak włączasz telewizor. Włączasz telewizor, żeby jak zwykle, nie wiem, żeby obejrzeć Stranger Things. Myślisz sobie, obejrzę Stranger Things i puszczasz ten pierwszy odcinek i nawet do połowy nie dochodzisz i nie oglądasz Stranger Things. I potem uznajesz, wezmę sobie, obejrzę telewizję, ale nie ma sygnału w telewizorze, jest takie... Moim zdaniem woda gazowana to jest odpowiednik tego mrówki w telewizorze, ale w mojej butelce. I nie jestem fanem tego. Ja chcę obejrzeć Stranger Things, ale dobre w butelce, a nie mrówki. Gdyby te mrówki miały Krystynę Czubówna w tle i ona by nam mówiła, że o, mrówki, to ja, Krystyna Czubówna, mrówki. I to by było super.
ale właśnie nie ma tej gry szybownej. Woda gazowana słaba, moim zdaniem. Ale mam pomysł, mam... Witam na stronie nauka.roc. Dzisiaj będziemy robić eksperyment z płynnym aluminium. Wlewamy płynne aluminium do szklanki. Bierzemy aspirynę. Dobra, chyba już. Chyba już się zrobiło. Ty kurde, zostało 3 minuty baterii na kamerze. Dobra, to chwila, pójdę po swój telefon. Będę nagrywał telefonem. O, nagrywa się. Ideola, dobra, to wyłączam kamerę. Idę podpiąć ją do prądu. Zastanawiacie się czasami, czemu tak jasno za oknami u mnie? Mieszkam w strefie testowania bomb jądrowych i akurat dzisiaj rano wybuchła, a się jeszcze świeci. Dobra, mamy tutaj nasz eksperyment. Pora chlub. Chlub. Nie jestem pewien, ale teraz ta woda smakuje, jakby nie była gazowana. I po prostu smakuje jak woda z aspiryną. Dobra. Moim zdaniem do naszego eksperymentu potrzeba jeszcze... To jest miedź, ale ferrofluid, jakby co. Chlub, 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 chlub. Eksperyment uważam za udany. Teraz jak piję wodę gazowaną, to nawet nie czuję się źle. W sensie, może nie czuję się dobrze, ale nie jestem zdenerwowany. Ocena moim zdaniem... Nie.